Jeszcze w tym roku na mapie Mławy pojawi się kolejne miejsce, które powstanie wyłącznie z myślą o seniorach. Będzie to dzienny dom opieki. To olbrzymi sukces miasta w realizacji polityki senioralnej. On jest bardzo potrzebny. To wynika nie tylko z badań, ale z rozmów z mieszkańcami. I cieszę się bardzo, że będziemy w tym zakresie kolejny raz bardzo skuteczni, dlatego że jest taka potrzeba i wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i zaspokoimy je. Na potrzeby domu seniora zostanie zaadaptowany lokal w pawilonie handlowym, będący w zasobach spółdzielni mieszkaniowej Zawsze. Badania wykonane w czasie opracowania gminnego programu rewitalizacji miasta Mława wykazały, że w obszarze osiedla Sienkiewicza występuje problem starzejącego się społeczeństwa. Osiedle Sienkiewicza wraz ze Starą Płocką jest najstarszym naszym osiedlem. W związku z tym tutaj naturalne takie miejsce do powstania takiego klubu dla seniorów. Ci ludzie potrzebują takiej pomocy, potrzebują pomocy nie tylko zdrowotnej, ale także pomocy integracyjnej, takiego miejsca, gdzie mogą się spotkać, poplotkować, wymienić swoje potrzeby i wspólnie razem spędzić czas. Dom będzie przeznaczony dla 30 mławskich seniorów w wieku powyżej 60 lat. Rodzaj i zakres oferty placówki będzie dostosowany indywidualnie do ich potrzeb i możliwości. Są to na pewno osoby niepełnosprawne, są to na pewno osoby samotne. Część osób jest bardziej aktywnych społecznie, część nie. I myślę, że te wszelkie takie działania, które wpisują się w politykę senioralną w mieście Mława, powinny być skierowane właśnie do tych osób samotnych i wykluczonych. W placówce będzie zatrudniona wykwalifikowana kadra. Osoby starsze będą brały udział w rozmaitych zajęciach. To będzie dzienny dom seniora, który będzie funkcjonował od godziny 8 do godziny 16. Seniorzy będą mieli tam zapewniony jeden gorący posiłek, obiad. Będą tam mieli zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjne. Rekrutacja uczestników zajęć dziennego domu seniora rozpocznie się w drugiej połowie 2018 roku i zostanie przeprowadzona przez Urząd Miasta przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Na pewno zainteresowanie będzie bardzo duże i może się okazać ku mojej radości, że na dzisiaj 30 osób to jest za mało. Chcemy objąć jak najwięcej, największą liczbę w przyszłości, ale w związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona, będą kryteria. To będą różne kryteria dochodowe, niepełnosprawności, różne tego typu. Na utworzenie dziennego domu seniora miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 240 tysięcy złotych w ramach wieloletniego programu Senior Plus na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.